Witajcie moi drodzy, mamy kolejny dzień, dzisiaj social media. Social media, a zwłaszcza taki jeden kanał, o którym absolutnie projektanci wnętrz nie powinni zapominać, który nazywa się Pinterest. I teraz ciekawa jestem, ilu z Was, jak później zajrzycie tutaj na film, ilu z Was rzeczywiście używa Pinteresta w swojej pracy, tak praktycznie wykorzystuje, bo jest jakaś taka moda, że wszyscy się rzucają na Instagrama. Natomiast Pinterest jest niezmiernie ważnym, godnym uwagi kanałem social media, którym przede wszystkim projektanci wnętrz, ale nie tylko wszyscy, usługodawcy, twórcy produktów powinni wykorzystywać. Dlaczego? Moi drodzy, pierwsza rzecz, Pinterest działa, tak naprawdę nie jest kanałem social mediów, tylko jest przeglądarką. Taką można to potraktować jak Google. Czyli jeśli szukamy jakiejś informacji, no to szukamy w Google. Zazwyczaj dbamy o swoje SEO, swoje strony, żeby to wszystko działało tak, jak być powinno, żebyśmy byli pozycjonowani gdzieś tam wysoko. Niech coś sprawdzę, okej. Gdzieś pozycjonowani wysoko w pozycji Google. Witam. Ale Pinterest działa bardzo podobnie i też o ile na Instagramie, na Facebooku. Ja już to chyba w poniedziałek, jak, czy w tamtym tygodniu, jak żeśmy mówili sobie na takich live'ach, to mówiłam, że tak naprawdę treści, które publikujemy na Facebooku, na Instagramie, to trafiają tak naprawdę do 3% naszej rzeczywistej liczby obserwujących. Trzeba naprawdę bardzo duży wysiłek poświęcić, żeby te posty były widoczne i żeby było jakieś zaangażowanie wśród tych postów. Pinterest nie działa na zasadzie takiej, że my tu lajkujemy i serduszka wysyłamy, to tak nie do końca w ten sposób działa. Natomiast tak naprawdę trafiają te posty do znacznie większej ilości obserwujących. Tak naprawdę my nie musimy być... Zaraz o tym wspomnę właśnie. My nie musimy mieć jakiejś tam ogromnej ilości followersów, by takich także można na Pinterestie zdobywać. Natomiast o ile na Instagramie szukamy jakichś tam zdjęć, o tyle jeśli jesteśmy gotowi do zakupu i rzeczywiście chcemy coś kupić, to bardzo często szukamy właśnie inspiracji, a nie tylko inspiracji, także rzeczywiście gotowych produktów na Pinterestie. Z Pinteresta nic nie znika. To nie trafia tak, że my dzisiaj rano opublikujemy coś i wieczorem na tym naszym kanale to już tak naprawdę nikt nic nie widzi. Tylko rzeczywiście te posty tutaj są i możemy je także co jakiś czas jakby odświeżać, repostować i to cały czas tutaj jest i nie znika. Ale jeśli chodzi o projektantów wnętrz, to myślę, sami projektanci szukają inspiracji na tym Pinterestie i tak samo klienci, tak? Jeśli chcę zaprojektować jakieś wnętrza, no to przede wszystkim, gdzie klient trafia, to na tego Pinteresta i przygląda te wszystkie właśnie zdjęcia i inspiracje. Ja po trochu pokażę jakby takie główne funkcje, o których przede wszystkim jakbyście dali znać właśnie, czy rzeczywiście wykorzystujecie intensywnie Pinteresta. Ja przyznam, że w tym momencie tak naprawdę w kwietniu troszkę branding u siebie na poważnie zaczęłam, dlatego gdzieś tu te same grafiki u mnie na Facebooku się pojawiają regularnie o tej 8 rano i jakby w tą stronę w tym momencie idę, więc też robię taki generalny porządek na wszystkich moich kanałach, więc mój Pinterest, przyznaję szczerze, gdzieś tam stoi na uboczu, natomiast ja też intensywnie bardziej działam w szkoleniach niż w projektowaniu, więc głównym moją usługą, na której mój biznes się w tym momencie opiera, to są przede wszystkim szkolenia. Natomiast jeśli projektujecie wnętrza, no to właśnie na tym projektowaniu warto zainwestować i rzeczywiście tam być na tym Pinterestie i aktywnie rozwijać swój kanał. Ja też kocham. Szukam inspiracji, ale jeszcze muszę się zmotywować, żeby regularnie publikować. Pierwsza rzecz. Zakładamy swoje konto. Ja udostępnię za chwilę. Po tym live'ie w komentarzu napiszę specjalny link, dzięki któremu właściwie jak wyjdziecie na główną stronę Pinteresta, to też tak można. Jeśli nie macie konta, rejestrujemy się. I co ważne, zarejestrować je jako biznesowe konto. Bo ono daje Wam więcej funkcji niż to takie prywatne, na którym automatycznie Pinterest chce rejestrować konto.
rejestrujemy biznesowe. Ja już mam stworzone, więc ja niby tego tam po raz kolejny tworzyć. Więc podajemy swój najlepiej biznesowy mail, swoje hasło, wiek. Klikamy create i on później pyta, ponieważ nie chcę już troszkę bałagan, mam ze swoim Pinterestem i mam chyba dwa konta na dwa różne maile założone, dlatego też chcę zrobić porządek. Po zarejestrowaniu mniej więcej to w ten sposób wygląda. Ja mam trochę inne konto, to przed chwilą dosłownie stworzyłam, żeby Wam pokazać, jak to od wewnętrznej strony wygląda. No i przede wszystkim no, uzupełnić swój profil, tak? Ustawienia. Dlaczego biznesowe? Bo dzięki temu to, co widać było przed chwilą, mamy później dostęp do statystyk, których nie ma na prywatnym koncie. Możemy śledzić, które na przykład posty, inspiracje, które opublikowaliśmy, jakie posty opublikowaliśmy, są częściej oglądane. Może w ten sposób to, co wiadomo, jest częściej oglądane u nas, no to bardziej tą część rozwijać. Też ten ruch na naszym Pinterestie, co, na co ludzie częściej klikają, na co częściej wchodzą. Sprawdzamy ten link odpowiednio, co na naszej stronie się pojawia, żeby zachęcić w ten sposób osoby do kontaktu z nami. No wiadomo, że te wszystkie kanały w social mediach powodują, że my budujemy jakąś swoją markę wokół siebie, no i docelowo prowadzimy biznes, to co zawsze powtarzam, biznes opiera się na kasie. No i jeśli nie zakładamy firmy po to, żeby się napawać, że mamy firmę, tylko po to, żeby zarabiać na niej pieniądze. Więc jakby o tej całej komunikacji i tym wszystkim, to my sobie już tak naprawdę na szkoleniu wszystko omawiamy. Natomiast co ważne tu, jeśli chodzi o Pinteresta. Pierwsza rzecz, no tworzymy. Też tutaj daje nam Pinterest możliwość tworzenia reklam, tak? Jak na Facebooku, na Instagramie, w Google tworzymy reklamy, tak samo na Pinterestie można. Natomiast no przede wszystkim Pinterest opiera się na jakichś pinach. Pinujemy, czyli wstawiamy zdjęcia, czyli tutaj piny. Pierwsza rzecz, fajnie sobie otworzyć tablicę, czyli pogrupować na przykład. Jeśli projektujemy wnętrza, publikujemy jakieś swoje prace, inspiracje, to nie wiem, pogrupować na zasadzie projektu łazienek, czy wnętrza łazienek, łazienki i tym podobne rzeczy. Można wyszukiwać tutaj, tak? Wyszukiwać swoje własne tablice, jeśli byśmy mieli ogromną ilość, to zaraz pokażę, jak sobie wyjdziemy, też poszukać, załóżmy, zrobimy sobie taką, ja zaraz to konto usunę, żeby nie mieć bałaganu, ale tworzymy piny i załóżmy w łazienki, albo wnętrza łazienek, też po, nie umiem pisać o tej porze, łazienek. Możemy sobie jakieś takie prywatne mieć, na przykład zbieramy, gdzieś tam znajdujemy inspirację, coś co nam się podoba, ale też niekoniecznie chcemy od razu publikować na swoim własnym Pinterestie. Tylko taki trochę bałagan mieć, tak nie wiem, jak korzystacie z YouTube'a, to zazwyczaj jakąś tam swoją prywatną listę muzyki. To ja tak mam całe gimnastyki, w których czasami wierzę, że w końcu zacznę ćwiczyć. No ale tak samo możemy ukryć, czyli inni wchodząc na nasz kanał nie widzą tej tablicy, ale w tą tablicę wrzucamy tam jakieś swoje rzeczy, które nam się spodobały, albo są ciekawe, albo do których chcemy wrócić, a niekoniecznie dzielić się z innymi. Też warto pomyśleć o nazwie tych tablic pod kątem takim, czego naprawdę ludzie wyszukują. No to nie wiem, minimalistyczne łazienki, albo boho wnętrza, albo... W zależności w czym tam nasza nisza, specjalizujemy się, to już myśleć o nazywaniu tego w ten sposób. No i mam, pierwszą tablicę stworzyłam, no skoro to są łazienki, no to znowu, pierwsza rzecz na górze, no to nazwać sobie to zdjęcie, które za chwilę wrzucę. Nie jestem pewna, czy mam jakąś łazienkę tu w zanadrzu, no ale przykład. Tak, minimalistyczna łazienka. Znowu, tak jak piszemy na blogu, gdzie właśnie pod kątem Google'a musimy się starać tak, żeby ten nasz post na naszym blogu był wysoko pozycjonowany w Google, tu działa dokładnie to samo. Jeśli publikuję minimalistyczną łazienkę, no to opisać sobie, mamy 500 znaków, opisać sobie w
kilku słowach, z takimi hasłami, po których rzeczywiście człowiek, który szuka minimalistycznego wnętrza, będzie w stanie trafić na tą naszą stronę. To jest jedna rzecz. Ja to powtórzę po prostu. Dobra. No i przede wszystkim pin musi mieć zdjęcie. Można też wstawić filmy na Pinterestie. No, wrzucę po prostu cokolwiek. To jest akurat okładka dzisiejszego filmu. Co tutaj jeszcze jest, moi drodzy? Dodaj tekst alternatywny. Warto o nich pamiętać, bo on też jest wyszukiwany, jak w Google wyszukujemy zdjęć. Tak? Jak na przykład szukamy przede wszystkim, myślę, osoby, które właśnie szukają inspiracji do wnętrza, no to nie szukają tak naprawdę po artykułach, po tekstach, tylko bardzo szybko przechodzą w Google na zakładkę zdjęcia, no i przede wszystkim wizualnie szukamy. Więc ten tekst tutaj alternatywny, on powoduje, że w Google w tej zakładce zdjęcia nam się łatwiej, lepiej pozycjonują te zdjęcia. No i też, jeśli chodzi o samego Pinteresta. To jest jedna rzecz. Link docelowy, tak? Czyli przekierowujemy albo na swojego bloga, gdzie tam więcej na ten temat napisaliśmy, albo do strony zamówień, gdzieś, gdzie chcemy osobę, która weszła na naszego Pinteresta, zobaczyła ten pin, wiadomo, tego kogoś chcemy przekierować na swoją stronę. Nie zostawiamy tak naprawdę nigdy na social mediach, tylko staramy się przekierować na konkretną stronę, stronę kontaktu z nami, albo stronę z jakimś tam, mówiliśmy o liście mailingowej, budowaniu, może właśnie na stronę, gdzie może gdzieś, gdzie zostawi po prostu dla nas kontakt. O to chodzi, żeby zacząć nie zostawiać po prostu anonimowych odwiedzających na naszych social mediach, tylko zawsze starać się ich przekierować do nas. Zostawiamy tutaj link do naszej strony. Jeśli natomiast tutaj myślę, jeśli na przykład sprzedajemy jakieś produkty, albo sprzedajemy też usługi, jakieś nawet produkty elektroniczne w stylu, nie wiem, PDF-y, książki, no cokolwiek, coś, co rzeczywiście nie chodzi o to, że na przykład projektujemy wnętrze, zostawiliśmy jakąś inspirację dotyczącą minimalistycznej łazienki. No i wiadomo, że ten człowiek przychodzi do nas i fajnie, jeśli on tam zamówi u nas projekt. A jeśli produkujemy, chcemy od razu sprzedać jakiś produkt, to zamiast tego tutaj linku, moi drodzy, teraz mi to znikło. Ja już wstawiłam ten link, to mi się nie od... Dobra, inaczej. Tak. Jeszcze raz. Zamiast tego linku tutaj, to mamy tutaj taką tagowanie produktu. I możemy, załóżmy, mamy zdjęcie wnętrza ze stołem, albo nie wiem, buty, w zależności czym się tam zajmujecie. Jest zdjęcie przynajmniej naszego produktu. To możemy otagować, moi drodzy, to nasze zdjęcie. No, po prostu klikamy tam tą zakładkę, na którą wcześniej kliknęła. Mamy plusik i możemy albo wykorzystać swoje piny, żeby z jednego pina przekierować na inny pin i w ten sposób niekoniecznie też sprzedawać produkty, ale na przykład przekierować na kolejny pin, na kolejny, żeby on sobie pobłądził ten odwiedzający naszego Pinteresta, pobłądził po naszym Pintereście i zatrzymać go jak najdłużej na naszym Pintereście. Albo dodać adres strony internetowej i wtedy na przykład mam zdjęcie wnętrza ze stołem, sprzedaję akurat taki stół, takie stoły produkuję albo odnawiam meble. Klik na stronę, na naszą adres strony, na której ktoś może kliknąć od razu na zdjęcie, przejdzie na naszą stronę internetową i może po prostu ten produkt kupić. Więc to jest kolejna rzecz. No i przede wszystkim, moi drodzy, robimy porządek, no tak pokrótce, jak ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę. I jeśli macie swojego Pinteresta, zamieście w komentarzu linki do swoich kanałów
na Pinterestie. Jeśli ktoś nie ma, to zachęcam do tego, żeby stworzyć. Oczywiście pamiętaj, żeby w ustawieniach wstawić swoje zdjęcie, nazwę, pod jaką się będziemy wyświetlać, nazwa użytkownika, czyli po jakiej, że będzie pinterest.com/ to fajnie, jeśli te wszystkie nazwy są w jakiś sposób jednolicone. Kilka słów o nas. To jest, jak wejdziemy sobie po prostu na naszego Pinteresta, to się pojawia w ten sposób. Nasze zdjęcie, nazwa, nazwa strony internetowej, nazwa naszego konta i o czym tam jesteśmy, i nasi followersi, i ile my kont obserwujemy. No i tutaj się zaczynają pojawiać te tablice, tak? I dlatego fajnie zrobić sobie porządek. I przede wszystkim potworzyć sobie takie tablice, na których nasi ludzie są, po których coś chcemy zaprezentować naszym potencjalnym klientom. I to, co mówiłam, wyświetlić sobie, tak nazywać sobie te konta, myśląc pod tym kątem, co osoba rzeczywiście wyszukuje, tak, w tym internecie, w Google. No bo wtedy Pinterest podsyła podobne. Ktoś miał znowu łazienkę. I na czym się pojawia? Po pierwsze, możemy sobie sami szukać tych inspiracji. A po drugie, Pinterest też polega na tym, że możemy zachęcam do tego, żeby właśnie zacząć korzystać, bo rzeczywiście, zwłaszcza jeśli to są jeśli zajmujecie się projektowaniem wnętrz, to Pinterest to jest, nawet częściej ludzie szukają inspiracji i do wnętrz poprzez Pinteresta niż poprzez żaden inny kanał. To jest najczęstsze, jeśli sami my korzystamy z Pinteresta i szukamy tutaj inspiracji, to tak samo nasz klient. Jeśli nas tutaj nie ma, to jakby ograniczamy tak naprawdę dostęp, świadomość potencjalnych klientów u nas samych. Więc niestety to jest cały czas w taki sposób, że nadal ten Pinterest jest jakby rzadko używany przez projektantów wnętrz, a to jest bardzo zmarnowana okazja, może w ten sposób. I co ważne, z Pinteresta to, co wspomniałam na samym początku, tam nic nie znika, więc tak naprawdę jeśli ja dzisiaj wstawię, mamy, jak dzisiaj w ogóle mamy, 15 kwietnia wstawię tutaj zdjęcie, ono tak samo wysoko będzie za miesiąc, za pół roku, za rok, ono cały czas tu będzie. Jestem w stanie później w przyszłości, akurat tam wyszłam z tego, więc nie miałam żadnych tutaj zdjęć. Po pierwsze, jesteśmy w stanie na swojej tablicy też przypiąć pina do swojej tablicy. I jesteśmy w stanie swój własny pin jakby repostować znowu w przyszłości i go jakby odświeżać. Więc i używamy tak naprawdę Pinteresta, trzeba by traktować nie jako kanał w social mediach, tylko wyszukiwarkę. Tak naprawdę to jest ogromne narzędzie, w którym jesteśmy w stanie wypozycjonować samego siebie, tak jak w Google, tak samo na Pintereście. Tym bardziej, jeśli chodzi o projektantów wnętrz. Natomiast to, jeśli już zaczynamy pracować nad swoim własnym kanałem, tutaj na Pinterestie, to tak naprawdę te dwie liczby, o ile tam obserwowanych, ile my sami obserwujemy, to ma małe, już totalnie małe znaczenie. To, ile my mamy followersów, są konta, które mają tam miliony followersów, fajnie, jeśli zaczynamy stałych obserwujących zbierać, ale tak naprawdę najważniejsze dla nas są statystyki i to, że ktoś wszedł na dane zdjęcie, które są najpopularniejsze nasze tablice, czyli przez co ludzie częściej nas wyszukują, co jest dla nich najbardziej interesujące, sprawdzić, no dobra, to ja na tej tablicy opublikowałam to i to, może powinnam więcej tego typu pinów publikować, co tak naprawdę ludzie lubią u mnie, z czego częściej korzystają, jakie linki zamieściłam przy tym,
co znajduje się na stronie, którą później, która została podlinkowana do danych PIN-ów. To są tak ogromne narzędzia, wszelkie statystyki są tak ogromnymi narzędziami, które pozwalają nam rozwijać firmę rzeczywiście w określonym kierunku. Bo trzeba pamiętać o tym, że my tworzymy firmę i tworzymy usługi po to, żeby z nich korzystali ludzie. Ja też prowadzę szkolenia, mi się czasami prowadzę jakieś webinary i wydaje mi się, czy tam na podstawie waszych jakichś pytań albo czegoś, wydaje mi się, to by był fajny temat interesujący i o tym powinniście mieć świadomość. I nagle się okazuje, że to, co mi się na przykład wydaje, że jest interesujące, to tak naprawdę no, nie cieszy się aż takim na przykład popularnością. A ostatnio Entep rzuciłam webinar na temat wizualizacji i znowu poszło po prostu, że wczoraj gardło zdarła. A i tak na wszystkie pytania pewnie połowę nie odpowiedziałam, bo nie byłam w stanie po prostu. I znowu, i przede wszystkim tak, one są właśnie, Pinterest jest bardzo mocno pozycjonowany w Google. Nie wiem, jakby to nazwać. Jakby obie, i Pinterest, i Google jest czymś w rodzaju wyszukiwarki. Natomiast Google bardzo mocno odczytuje właśnie to, co my tam wyszukujemy. Nie wiem. Nie sprawdzałam, więc zobaczymy, na ile nam to wyskoczy. Dlatego to, co mówię, nazywać sobie te zdjęcia, które my publikujemy, nazywać swoje tablice odpowiednio i one są odpowiednio wysoko pozycjonowane. Więc pierwsze to są jakieś tam obrazki, kolejne w pobliżu mnie, co w tym momencie się znajduje. No i tak naprawdę trzecia wyskoczyła mi już Pinterest. W zależności jak ja sobie tutaj, co człowiek wyszukiwuje, to odpowiednio wysoko nasz Pinterest się pojawia. I od razu się pojawia konkretna tablica, jeśli akurat tak, tak sobie to nazwiemy odpowiednio. Więc jakby to, co pamiętamy o SEO pod kątem swojej własnej strony internetowej, żeby ona się pozycjonowała, to tak naprawdę pod kątem Pinteresta to samo powinniśmy myśleć, żeby odpowiednie te opisy, alternatywne opisy wpisywać na zasadzie takiej, czego człowiek szuka, żeby nie nazywać sobie, ok, tablica numer 1 i wrzucę tutaj kuchnię. Tylko jakim cudem ktoś przez nazwę 1 wyszukuje kuchnię, albo wrzucę zdjęcie kuchni, a tam napiszę, ok, później. Zdarzają się też takie nazwy, tak? Więc pamiętać o tym, żeby to odpowiednio nazywać, bo to rzeczywiście ma wpływ na to, jak czy ludzie wyszukują, czy nie, naszych własnych tablic. Jeśli mamy swoją własną firmę, zachęcam do tego, nawet jeśli macie konto prywatne, to tam jest w pewnym momencie, tu jak wchodzimy w ustawienia, to tam jest zmień na konto biznesowe albo załóż konto biznesowe i można w ten sposób ze swojego prywatnego stworzyć konto biznesowe i wtedy można swój własny kanał zacząć tutaj publikować. Niedoceniony kanał, a bardzo ważny, zwłaszcza jeśli projektujecie wnętrza. Tym bardziej, moi drodzy, jeśli sami macie świadomość tego, jak rzadko jest używany przez projektantów w Polsce, jak zaczniecie teraz działać, no już macie przewagę nad konkurencją, która dopiero się zastanawia, czy to jest warty kanał uwagi. Dobra, my widzimy się jutro, jutro już piątek, moi drodzy, jak to przeleciało cały tydzień. Jutro mamy taką otwartą sesję, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, to właśnie jutro sobie pogadamy. Jeśli, ja wrzucę dzisiaj jeszcze post taki, że możecie tam komentować i zadawać ewentualne pytania na jutro, więc jeśli ktoś rano nie może być, to i tak o nich postaram się wspomnieć, wyjaśnić, to sobie później zajrzycie po prostu na filmik. I będziecie sobie go oglądać. Dobra, ja uciekam coś zjeść w końcu. I jak założycie swojego Pinteresta, to komentujcie. To przynajmniej możemy siebie nawzajem, już pierwszych followersów będziecie mieć. A też wam mogę coś podpowiedzieć po prostu. Słuchaj, zrób tak, to fajnie wygląda, to może poprawić, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
widzimy się jutro.